A w naszej kuchni programu Początek Dnia dalej nasz dzisiejszy kucharz, pan Maciej Bielawski z firmy AMC. No i nasze magiczne garnki, które teraz wypuszczają skondensowaną parę. A nasz posiłek już jest gotowy w środku. Tak, gotowy, ponieważ podczas całego procesu gotowania, tutaj duszenia, nie wydobywa się para z garka. Tak, dokładnie, nic, żadnych dymków, żadnych zapachów nawet. Nie trzeba podlewać, żeby sos powstał, tak? Czyli i to jest bardzo dobre. Wszystko powstaje z tych produktów, które mamy w środku. Soków właściwych. Czyli para idzie do góry, obieg zamknięty, czyli gotuje się tutaj i dusi w środowisku pary nasyconej, czyli te produkty tylko wydobywają swoją parę, która się skropli i ta para skroplona, ona powoduje, że powstaje tutaj też sos. No jestem sam ciekaw tego, jak to wygląda. Wypuścimy trochę tej pary. Tu są dwa sposoby, żeby otworzyć tą pokrywę. Albo wstawia się ten garnek z tą pokrywą do zlewu z zimną wodą i ta para się skropli w środku. Tak? Mhm. Natomiast tutaj już wypuściłem tą parę. Można wypuszczać. Wypuszczanie pary jest bezpieczne, dlatego że zawór jest tak skonstruowany, że rozprasza drobinę pary na takie malutkie, że na takiej odległości, gdzie możemy już trzymać rękę, to już one są na tyle schłodzone, że się nie oparzymy. To bardzo też ważne. Można sobie robić parówkę. Tak, podczas gotowania samego. Tak. Czyli jak tu dusimy, już nie ma pary, czyli nie leci para pod ciśnieniem, wtedy ten zawór się odbezpiecza, czyli możemy no i sprawdzamy. To bezpiecznie otworzyć. No i faktycznie, chyba wydaje mi się, że takie gotowanie jest szybsze. Tak. Razem z taką pokrywką. Mamy teraz tutaj ten bukiet warzyw. Zaraz go tu wyjmiemy. Proszę. Ciach. Wyjmujemy. A tu o dziwo mamy mięso i sos, tak? A bo tam skąd ten sos, jak no ani właśnie, kropli wody nie dolewaliśmy? Ani kropli wody nie było, proszę widać bardzo. Wszystko. To jest tak zwana baza do sosu. Oczywiście jak ktoś lubi zawiesiste sosy, czego nie polecamy, tak? No tak, zgodnie, Poznań zrzuca kilogramy. Poznań zrzuca kilogramy. To można skórkę razowego chleba przy obsmażeniu wrzucić i ten chleb już teraz tak by się rozgotował, że jakbyśmy wyjęli mięso i zamieszali sos, to już będzie taki zawiesisty, babciny tak zwany, go nazywam. Ale my dzisiaj trochę bardziej na sportowo gotujemy. Okej, okay. Mamy tutaj teraz... Bez dodatków. O. Mięso gotowe. Tak, proszę bardzo. Pięknie się świeci dodamy w reflektorach naszego studia. Cebuli. Ktoś lubi, bardzo dobra cebula na parze. Tu mamy jeszcze trochę o, czosnku. Sam jestem ciekaw tych warzyw ugotowanych jakby nad samym mięsem. O. Bo to jednocześnie wszystko się gotowało. No i dokładamy trochę warzywek, oczywiście warzywka jak najzdrowsze. Bób, dzisiaj zdrowy. Mówiliśmy dużo o owocach. Jedzmy warzywa sezonowe, tak? Sezonowe, tak. Bób rośnie, więc trzeba go jeść. Ja w ogóle zauważyłem, że zawsze mam ochotę na te wszystkie warzywa, które akurat są sezonowe. I to chyba tak przychodzi, że kiedy nagle bób się pojawia, to nagle mam ochotę na bób. Ale to robimy instynktowo, dlatego że... Właśnie, nasze ciało, nasz umysł nie jest głupi. Biorąc pod uwagę historię w ogóle ludzkości, tak? To jednak nie było możliwości takich przechowywania i przewożenia tak, produktów. I nasze organizmy są przystosowane, jeżeli mieszkamy w tym regionie z pokolenia na pokolenie, to jesteśmy przystosowani i przygotowani do trawienia i jedzenia tego, co na bieżąco rośnie. No tak, zauważyłem, no bo też... kiedyś nie było lodówek, nie było chłodni. No tak, ale zauważyłem, że zimą, jeżeli kupię sobie na przykład truskawki, to one mi tak dobrze nie smakują. Jak no właśnie, i o to chodzi. Nie? Czyli to jest instynkt. Czyli tak można bardzo powiedzieć, dobrze. Że cechy jakieś jeszcze tam pierwotne, że... Nasz organizm powinien jeść to, co na bieżąco rośnie. To jest najzdrowsze. Dokładnie. A teraz powiedzmy już stricte o naszym całym posiłku jeszcze raz. Czyli czego użyliśmy i jak długo trzeba było to przygotowywać? To jeszcze tylko sosem poleję może? Tak, trochę sosu. O, tu mamy sos. Który wziął się znikąd. No i całe danie jest znaczy, gotowe. On wziął się z tych produktów, które mamy, tak? Tak. Czyli to tak zwana jest, nie jest woda polewana gdzieś tam brana z zewnątrz, tylko tak zwana woda wegetatywna, czyli woda pochodząca z produktów, które używamy do danego dania i do gotowania. Chodzi o to, że w taki prosty sposób możemy zrobić obiad, tak? Nie angażując naszego czasu. Dokładnie, bo jakby samo się to wszystko robiło, nie trzeba było mieszać tego. I oszczędzając pieniądze również, tak? Nie tylko czas, dlatego że to się robi 10 minut, 12 minut nastawiliśmy tutaj. To nawet by można powiedzieć, że w sam raz, tak? Czy długo, bo można zobaczyć, że mięso to można bez tak, noża bez żadnego kroić, problemu. Tak, bardzo proszę. Po 12 minutach mięso z szynki
Wystarczy tylko dotknąć i ono się dobrze, dobrze, rozpada, to prosimy bardzo trochę proszę dalej, bo widzę, że operator już wchodzi nam całą kamerą do jedzenia i ślinka zaczyna mu dlatego uciekać. Mam tak dużo nałożyłem na talerzu, bo estetycznie by była moja zawsze mówi, co ty tak dużo nakładasz na tym talerzu? Tak, no, ale to ładnie być wygląda, jak jest mniej, no ale chłopaki są głodne. Tak, chłopacy muszą tutaj dużo muszę jeść im nałożyć, bo potem reszta ekipy przychodzi i oni właśnie tutaj mają takie małe kulisy porcję, państwu. Bo się najwięcej napracują. Musimy zdradzić, oczywiście tak, my później to jemy, no bo grzech by był wyrzucić takie zdrowe, dobre jedzenie. No i zaraz po programie przyjdziemy także do degustacji tego. O, nasz operator już się uśmiecha i naprawdę ślinka mu cieknie. No i proszę bardzo, i znów wjazd całą kamerą do naszego talerza. Dziękuję, dziękuję panu za dzisiejszy pokaz kreatywnego gotowania. Razem z garnkami i AMC, pan Maciej Bilewski. Bardzo, dziękuję i smacznego. Dziękuję. Za chwilę powracamy do państwa z krótkim przeglądem prasy na koniec. No i oczywiście musi być pogoda do tego smacznego jedzenia, a jak widać za oknami pogoda bardzo słoneczna.